Kok niedowierzania. A więc jedna kolejna wizja przepowiednia Jasnowicy Jackowskiego zrealizowała się, a mianowicie doszło do sojuszu militarnego Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy, gdzie Polska będzie bardzo poszkodowana, będzie zaangażowana w wojnę, nie swoją wojnę rosyjsko-ukraińską. Szokująca wizja przepowiednia jasnowicja po raz kolejny się sprawdziła. Jak brzmiała ta wizja przepowiednia? o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę także w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalekujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu, przepowiednia Stowidza Jackowskiego brzmiała w ten sposób polscy politycy, a dokładnie partia rządząca, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, zrobią coś, czy zgodzą się na coś, na co nie będzie społecznej akceptacji, a co tak naprawdę już zostanie podpisane. No i teraz faktycznie okazuje się, że ta przepowiednia realizowała się w 100%, co do praktycznie, co do cala można powiedzieć, ponieważ media mówiły tutaj publicznie o tym, no oczywiście polskie media wiele me, polskich mediów przemiczało jakby ten fakt mówiłem na temat sojuszu militarnego nad, e, tak, w którym ma być zaangażowana Wielka Brytania, Polska i Ukraina, e, no i to nie ma być sojusz, który, tak, my będziemy teraz po prostu e, zwierać szyki gdyby nas zaatakowano, tylko to jest sojusz na pomoc Ukrainie czyli Wielka Brytania, Polska i Ukraina to są praktycznie te siły, które e, no, Wielka Brytania i Polska to są te siły, które mają pomóc e, Ukrainie, tylko, że no Wielka Brytania, gdzie znajduje się a gdzie znajduje się Polska, tak, gdyby doszło do konfliktu, do wybuchu wojny, to jest zupełnie inne położenie geopolityczne. No i to właśnie się praktycznie zrealizowało, co mówił Jasnowiec Jackowski, że polscy politycy wydadzą zgodę, zgodzą się na coś, na co będzie społeczne oburzenie, ale czego już nie będzie można odkręcić, tak, że decyzje zapadną. No i tutaj wypowiedział się praktycznie w tej kwestii minister obrony, tak, czy jakiś wysoki postawiony urzędnik, jeśli chodzi o Ukrainę. Już nie pamiętam dokładnie kto, natomiast jest to po prostu wysoka postawiona osoba, który powiedział, że prace na temat tego sojuszu trwały od jesieni tamtego roku, czyli 2021 roku, czyli wszystko zgodnie praktycznie z tą wizją, przepowiednią jasnowidza No ale ktoś powie, no ale chwileczkę. No, ale na razie nic się nie dzieje w Polsce. Może widzimy troszeczkę więcej tego wojska, pociągi przewożą czy na ulicach, no, ale tam się nic nie dzieje natomiast, no właśnie dlaczego Polska miałaby być zaangażowana w na przykład tutaj pomoc w Ukrainie oczywiście ja nie mówię, że nie mamy pomoc, tak, no każde państwa wspierają tutaj Ukrainę, natomiast jest tak naprawdę tutaj problematyczne że jest jakby sojusz e, poza NATO, poza praktycznie strukturami międzynarodowymi taki sojusz stworzony jakby na potrzeby tu i teraz, tak, czyli Ukraina mówi no słuchajcie, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, pomóżcie nam, no i Wielka Brytania wyciąga Rękę i Polska też wyciąga rękę, bo na przykład tutaj Biden mówił o tym, że on zwiększy liczbę wojska na terenie yy, Rumunii i Polski, natomiast nie mówił o tym, że wesprze militarnie Ukrainę. To są dwie odmienne sprawy. A gdyby na przykład Polska wsparła militarnie Ukrainę, to by oznaczało, że polscy żołnierze pojechaliby na Ukrainę ginąć, tak naprawdę nie na swojej wojnie, nie w sporej prak praktycznie sprawie. Mało tego, ja nawet Jacek Jaskowski mówi, że tutaj mogą być trzy ofiary na, jednym, na, jednym, trzy ofiary na jednej pieczeni, e, czy na jednym ogniu można powiedzieć tak brzydko, ponieważ tak e, Unia e, tak cofa się względem Polski zresztą Jasnec mówił, że rozpocznie się procedura wyrzucenia Polski z Unii Europejskiej, co nie oznacza, że Polska musi zostać wyrzucona z Unii Europejskiej. Druga kwestia, gdyby doszło do wybuchu wojny, Rosja, Ukraina, bardzo dużo migrantów przedostanie się z Ukrainy do Polski. Ja nie jestem przeciwnikiem imigrantów, tak, czy migrantów, ja rozumiem po prostu ich sytuację, natomiast wiadomo, że to mogłoby w jakiś sposób zdestabilizować sytuację w Polsce, no gdyby kilka milionów ludzi faktycznie trafiło do Polski, z Ukrainy, no wiadomo, że inna sprawa, że duża część już ludzi przyjechała z Ukrainy do Polski, no ale z reguły to są ludzie po prostu w sile wieku, zdrowi, silni i tak dalej, którzy podejmują ciężkie prace i tak dalej. Natomiast tutaj byśmy mieli do czynienia z ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi, kobietami, kobietami w ciąży, dziećmi. Trzeba po prostu tym ludziom pomóc, tak? W taki czy w inny sposób. No, oni by powiedzieli tak, no a Polska dla nas nie jest po prostu miejscem docelowym, chcemy iść dalej. A dalej po prostu byłyby granice na przykład pozamykane, na przykład granica z Niemcami. No i kolejna sprawa, jest tam więc co mówisz, że praktycznie tak, Rosja by podbiła Ukrainę, ta sytuacja doprowadziłaby do wypchnięcia praktycznie tutaj ludzi z Ukrainy do Polski, a następnie, a następnie tak, Polska nie uzyskałaby wsparcia jeśli chodzi o NATO, tak, Polska stałaby się bezsilna, nie uzyskałaby tutaj wsparcia jeśli chodzi o NATO. E, t, e, więc tak by wyglądała tutaj sytuacja, e, wygląda praktycznie tutaj sytuacja, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast nowicjawski mówił o tym, że Polska będzie podzielona na czy części, że Polska w pewnych regionach będzie wyludniona. Mówił o południowym wschodzie, o rejonie Krakowa, tak jeszcze trzeci praktycznie był obszar. Natomiast rzeczywiście, no, realizuje się ta przepowiednia, bo e, ja rozumiem pomoc, tak, tutaj nikt nie podważa tego, no, bo tak samo jak my, my byśmy na przykład byli zagrożeni działaniami militarnymi, to nam dobrze by było, gdyby sąsiedzi pomogli. Natomiast no, nie było tak naprawdę pytania ze strony partii rządzącej rządu prawa sprawiedliwości, jeśli chodzi o nas społeczeństwo, na przykład referendum, czy jesteśmy za tym, żeby pomóc Ukrainie. W jakim charakterze pomóc? No, pomoc może być różna. Możemy tam wysłać na przykład wojska logistyczne, wojska techniczne, które mogą pomóc zabezpieczyć. Możemy pomóc po prostu poprzez wysyłkę sprzętu wojskowego, broni, tak? No, różna może być pomoc, a skoro ma być sojusz Wielka Brytania, Polska i Ukraina, to znaczy, że to ma być taki mocny praktycznie sojusz, tak, gdzie jakby na przykład Ukraina została napadnięta przez Rosję, no to Ukraina by żądała od Polski mocnego, zdecydowanego wsparcia, tak, a więc dużego, dużego zaangażowania w, w działania militarne. Pytanie też jest takie, tak, żeby Ukraina nas nie wciągnęła nie w naszą tak naprawdę wojnę. E, to jest jakby sytuacja też kluczowa do bo e, poprzez Ukrainę można wciągnąć inne państwa w ten konflikt, tak? E, gdyby doszło do wybuchu wojny, bo, znaczy Rosja zaatakowałaby Ukrainę, no jest to przykra sprawa. My powinniśmy wszystko zrobić jako politycy, znaczy my, tak? No, przedstawiciele nasi, jeśli chodzi o polityków, tak? Ale my jako Polska, przedstawiciele Polski na arenie międzynarodowej, żeby e, do tej sytuacji nie doprowadzić. Natomiast, no, pytanie jest takie, czy my musimy się w to angażować bezpośrednio na dużą skalę? To jest kluczowa sprawa, tak? Czy powinniśmy się po prostu angażować i jak, w, na, kim, na jaką faktycznie skalę? E, no bo, mm, no, to może zupełnie zmienić sytuację w Polsce, tak? To może zupełnie zmienić sytuację w Polsce. Czyli ta przepowiednia rzeczywiście się zrealizowała. Sam byłem ciekaw, o co chodziło z tej, w tej przepowiedni, bo ona brzmiała bardzo enigmatycznie, tak? Ona brzmiała w ten sposób, że polscy politycy, czy rządzący, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodzi się na coś, na co nie będzie akceptacji społecznej, a co już po prostu zostanie podpisane, nie będzie można, będzie, nie, nie będzie można tego cofnąć. Oczywiście nie ma jeszcze żadnej informacji publicznej, żeby doszło do podpisania sojuszu pomiędzy z Wielką Brytanią a Ukrainą i Polską. No ale to jest oczywista sprawa, przecież no nie pokażą takich obrazków w telewizji, że zasiadają przy stole nie wiem, tutaj, tak. Boris Johnson, Andrzej Duda, czy Morawiecki i Zeleński, tak. A więc, tutaj, przy, przywódca Ukrainy, prezydent. No, to jest oczywista sprawa. Natomiast, no, zobaczmy sobie, że na przykład w ostatnim czasie Zeleński spotkał się w Wiśle z Andrzejem Dudą. Po czym po prostu kilka dni później Polska ogłosiła, że wesprze Ukrainę, wyśle więcej sprzętu wojskowego na Ukrainę. Przypadek? No nie wiem, tak. Więc to też jest ciekawe, że Zeleński akurat pojechał spotkać się z Dudą, tylko on był po koronawirusie to też jest inna sprawa, bo też na kwarantannie tej dziesięciodniowej, ale pojechał do niego specjalnie do Wisły. Dlaczego po prostu nie spotkał się z nim w Warszawie? To była tak aż tak pilna praktycznie sprawa. On mógłby też zadzwonić do niego, tak, do Andrzeja Dudy Zeleński, jak miał jakąś sprawę. No więc tutaj jakaś sytuacja była, musiała być bardzo pilna. I właśnie media informują o sojuszu, o pakcie. Wielka Brytania, Ukraina, Polska, ale e, warto wspomnieć, że to jest sojusz w obronie tak naprawdę Ukrainy. Tylko pytanie, na ile się Wielka Brytania wycofa w porę, praktycznie z tego sojuszu umyją ręce, a Polska pozostanie sama, tak? E, I to będzie właśnie potężny problem. No zobaczymy, e, zobaczymy rzeczywiście po prostu, jak ta sytuacja dalej będzie wyglądała, e, tak? E, jak będzie ona po prostu wyglądała? No bo Ukraina nie jest w NATO. E, NATO nie musi pomóc Ukrainie. Gdyby NATO nie pomogło Ukrainie, wtedy Ukraina przegra wojnę i wtedy Rosja po prostu podbije Ukrainę. Polska będzie miała bardzo dużą liczbę migrantów z Ukrainy. Sytuacja może być zdestabilizowana w Polsce. Może, a nie musi. Tak? Kolejne kraje po prostu pozamykają swoje granice, tak? Na przykład Niemcy. Ostatnio mówiłem o tym w Świnoujściu. Wyobraźcie sobie, jak macie plażę, która łączy praktycznie Albek ze Świnoujściem. E, no to z reguły tam się nie tworzy żadnych płotów. To Niemcy postawili płot na plaży, tak? A przecież w Polsce nie jest jakaś drastyczna sytuacja i to jeszcze taki płot, w, w, w taki ślaczek praktycznie, nawet nie prosty, tylko taki ślaczek. Ludzie po prostu jakby nie wiem, już Polacy chcieli, to mi się kojarzy jakby z czasami PRL-u. No nie żyłem w tamtych czasach, tak co prawda się urodziłem w tamtych czasach, ale nie żyłem aż, nie byłem, nie pamiętam tych czasów, no ale tak zrobili płot, jakby nie wiem, nagle po prostu będą ludzie z Polski uciekać, i okej, okay, granice inne będą zabezpieczone, i jeszcze ten płot postawili na plaży aż do morza. No absurdalna zupełnie sytuacja. Pomijam kwestię, że oni na przykład nie biorą pod uwagę tego, że może być jakaś pomoc tak medyczna, ktoś się będzie po prostu topił czy tak dalej. Musi wjechać tam jeep czy jakiś sprzęt na plaży, tak, a oni stawiają sobie płotnie. To już jest inna sprawa. No właśnie, przerażająca wizja przepowiednia. Widzę Jackowskiego, napiszcie w komentarzach, czy wy. E, tak, e, zgadzacie się właśnie z tym, e, żeby Polska pomagała Ukrainie? W jakim charakterze, na jaką skalę? Czy polscy żołnierze powinni ginąć tak naprawdę nie na swojej wojnie, czyli na Ukrainie w obronie niepodległości Ukrainy? Nie jestem ciekawa waszej opinii. Piszcie w komentarzach. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.